Szpital imienia b w -Ł. Tu zaskoczenie. Przy rejestracji ani jednego człowieka. Biorą ode mnie skierowanie i każą czekać. Mówią, gdzie zasiada pani doktor, która mnie przyjmie. Siadam, rozglądam się. Koło sześciu, siedmiu osób przede mną. Myślę, że nie ma tragedii. Boli mnie w plecach, ale mówię sobie, że wytrzymam, zanim mnie nie położą na sali. Nie wziąłem nic do jedzenia, oprócz jednej pomarańczy i małej koli do zaspokojenia pragnienia. Jestem naczczo. Bo nie wiem, czy to potrzebne do badań, ale zawsze lepiej być na Myślę, przyjmą to, dadzą jeść, będzie dobrze. Jak naiwnym było moje myślenie, dowiedziałem się po dziesięciu godzinach czekania. Tak, dziesięciu. Nie dwóch, trzech czy czterech. Po dziesięciu godzinach. W międzyczasie przegoniono mnie razem z walizkami po różnych miejscach, gdzie zrobiono badania. EKG, USG serca, krew dwa razy. Za każdym razem przyjmowała mnie ta sama pani doktor w wieku może 26 lat, ale z wyglądu 16. W międzyczasie, kiedy mnie nie badała i musiałem czekać, badała kogoś innego albo latała do karetki, która właśnie przyjechała. Jeden lekarz zrobił wszystko, a ja walizki w rękę, badanie po badaniu walizki w rękę i na korytarz. Pamiętam to był piątek. Pani doktor powiedziała mi, że mają tylko jedno miejsce na kardiologii. Teraz zrozumiałem to długie czekanie. Szpital liczył, że w poczekalni nastąpi naturalna selekcja. Że po prostu część pacjentów zejdzie z tego świata, co znacznie ułatwi wybranie szczęśliwca do jedynego owianego legendą miejsca. Ale jak mawiał Marek Kondrat, w dniu świra nie ma chuja we wsi. Tu sami weterani zmagań z nfz wytrwali pomimo choroby, twardzi jak skały. Co to dla nich czekanie 10 godzin? Zresztą przekonuje się o tym na usznie. Naprzeciwko mnie siedzi zasuszony staruszek wraz z czterdziestokilkuletnim synem. Mniej więcej w ósmej godzinie czekania, kiedy syn rozmawia z kimś przez telefon, mówi, że siedzą już 8 godzin, ale co to wobec innego szpitala, gdzie czekali dwanaście. Pikuś. Starszy pana nierazu się nie poskarżył. Siedział spokojnie i czekał. Ja w tym czasie doznałem bolesnego uczucia głodu, braku kawy i ogólnego bólu. Łącznie z tyłkiem i głową, która rozbolała mnie tak, że zastanawiałem się, czy nie zabrałem z domu jakiejś broni palnej, aby szybciej załatwić sprawę. Niestety, oprócz pomarańczy, nic nie znajduję w torbie. Ta pomarańcza ratuje mi życie. Zjadam ją tak, jak jadali je w pierwszych wiekach, łapczywie i z mordem w oczach. Dobrze, że nikt tego nie widzi. Po dziesięciu godzinach, pani doktor. Konsultuję się w mojej sprawie z pulmonologiem. Pulmonolog wygląda jakby całą zeszłą noc chlał i patrzy na mnie z wyraźną niechęcią. Coś mi tłumaczy, że te dedimery trochę spadły, że to w zasadzie nie wiadomo od czego one takie wysokie i żem sobie poszedł, bo mu się nie chce gadać. Zapisał mi jakiś koński antybiotyk i wywalono mnie do domu. Nie zakwalifikowałem się do pobytu w szpitalu. Zabrałem walizki i wyszedłem, pokłuty i z aktualnymi badaniami. Kto temu był winien, że nie dostałem się do szpitala imienia B? Oczywiście szpital, bo Olał moje wyniki i nie zrobił mi badań typu tomograf, bo to już za drogie. A że to kardiologia, a serce miałem zdrowe, to kazali spadać. Ale najbardziej widna była ta kretynka z przychodni pani K, bo zamiast na pulmonologię dała skierowanie na kardiologię. Postanowiłem, że po powrocie do domu, jak poczuję się trochę lepiej, to spalę jej samochód w akcie desperacji. Sobota i niedziela odpoczywam w domu. Ból jakby nagle odszedł. Może pomogło siedzenie w B? W poniedziałek kupuję antybiotyk, tak zwany trzydniowy, trzy tabletki. Dzwonię do przychodni i zapisuję się na wizytę do mojego lekarza za trzy dni. Czuję się zaskakująco dobrze, czyżby cud NFZ-u? W umówiony dzień udaję się rano do lekarza pierwszego kontaktu. Nie docieram. Po jakiś stu metrach doznaję dziwnego uczucia, że za chwilę zemdleję. Opieram się o latarnię i więcej już nic nie pamiętam. Budzę się na ziemi. Obok dwóch młodych gości pyta jak się czuję i czy wezwać karetkę. Zastanawiam się przez chwilę co robić, ale decyduję się na karetkę. Idąc drogą skierowań, badań i kretynów dotarłem do płaszczyzny poziomej pod latarnią. Nie ma co, trzeba jechać karetką. Przyjeżdżają szybko, bo stacjonują jakiś kilometr ode mnie. Wypytują, mierzą ciśnienie, robią EKG i decydują o zawiezieniu mnie do szpitala. W karetce pocieszają mnie, że to pewnie tylko coś neurologicznego i że za trzy dni wyjdę. Wierzę im, bo przecież nie wiem co mi jest, ale zemdlenie to już nie przelewki. Wiozą mnie do szpitala w ły, w ły. Cóż, dwa ły? Tak się złożyło, szpital na peryferiach miasta. Szpital w ły, w ły. Dzień pierwszy. Przyjęcie. Sanitariusze na wózku wwożą mnie do izby przyjęć. Ze względu na stan zdrowia nie za bardzo orientuje się, ile osób czeka na przyjęcie. W zasadzie to dwie myśli mielko nurtują. Dlaczego zemdlałem i gdzie jest toaleta? Szczególnie ta druga myśl jest dość irytująca. Człowiek to dziwna istota. Na wszystkie bodźce stresogenne reaguje chęcią wypróżnienia. Ekipa wprowadza mnie do osobnego pokoju z zasuwaną zasłoną. Komfortowo. Żadnych innych pacjentów w tym samym miejscu. Zajmują się mną praktycznie natychmiast. Oczywiście, propozycja, proszę się położyć, również pada. Ale tym razem nic mnie nie boli. No może z wyjątkiem nogi i pleców, bo choć wywaliłem się na trawnik, to trawy tam było jak na lekarstwo. Badają mnie, wypytują. EKG, krew. Nie trwa to długo. Personel bardzo miły. Przyjmuje mnie pani doktor K., ale nie tamta pani K., której chciałem spalić samochód. Z izby przyjęć, gdzie zostałem obsłużony w tempieście sportowym, od razu trafiam na salę z wolnym łóżkiem. Do dwóch miłych panów, których imion nie poznałem. Czuję się fatalnie, ale udaje mi się skorzystać z toalety. Nie wiem wtedy, że to ostatni raz na kilka następnych dni. Nadal nie wiem co mi jest, ale leżę. To mnie trochę uspokaja, ale nie na długo. W momencie kiedy postanawiam zapoznać się z ekipą tego spokoju. Wparowuje doktorowa z ekipą pielęgniarek i porywają mnie razem z łóżkiem. Ciekawe, dlaczego choremu nie przychodzi wtedy na myśl, że zawożą go w intymne miejsce, gdzie będą się nad nim pastwić seksualnie. Mnie przyszło na myśl tylko to, żeby zabrały moje buty, które zostały pod kaloryferem. Ogólnie rzecz biorąc, człowiek powinien wychodząc z domu być przygotowanym na zabranie karetką. Nawet w domu powinien mieć spakowaną torbę z rzeczami do szpitala. Inaczej wygląda jak ja. W jakimś przykrótkim dole odpiżamy i czymś, co można określić jako. Nie, nie można tego w żaden sposób określić. Na górze miałem coś, co się na siebie zakładało, ale nie przypominało niczego. I zamiast kapci moje zimowe sznurowane buty. Tak wyglądając, swobodnie mógłbym załapać się do każdego szpitala psychiatrycznego. Zabierają mnie razem z łóżkiem. Nie wiem skąd ten pośpiech. Doktorka uświadamia mnie, że zawożą mnie do jedynej sali, która posiada. Monitoring.